Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego już po raz 27 organizuje coroczną kwestę na chieleckich nekropoliach. W tym roku zbiórka będzie prowadzona od 1 do 3 listopada w około 30 miejscach. Jak zawsze wezmą w niej udział przedstawiciele władz miasta. Po raz kolejny na cmentarzach, wszystkich cmentarzach kieleckich odbędzie się kwesta, która pozwala zebrać środki na odnowienie zabytkowych, często zapomnianych nagrobków cmentarnych. Także w tym roku delegacja Urzędu Miasta weźmie udział w tej inicjatywie. Bardzo ważne jest wsparcie wolontariackie, do czego zachęcam i liczymy oczywiście na wsparcie mieszkańców. W zbiórce weźmie udział prezydent Kielc Bogdan Wenta, jego zastępca Danuta Papaj oraz sekretarz miasta Szczepan Skorupski. Będą kwestować w piątek, 1 listopada od godziny 9 w alei nieopodal głównego wejścia na cmentarz stary. W grupie kwestujących, jak co roku, znajdą się też parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji społecznych, dziennikarze czy młodzież. Jak informuje Stanisław Szrek, prezes Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach, podczas 26 poprzednich kwest udało się zgromadzić około 1,5 miliona złotych. Kwotę pochodzącą z datków uzupełnia zawsze dotacja z Urzędu Miasta Kielce. Dotychczas dzięki tym środkom zabezpieczono i wykonano specjalistyczne prace konserwatorskie na ponad 400 pomnikach. Najstarsze nagrobki na cmentarzu starym w Kielcach pochodzą z początku XIX wieku.